Zacznij od nowa.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w godzinie miłosierdzia prosimy o Twoje miłosierdzie dla nas, dla całego świata, dla dusz w czystu cierpiących, wszystkich konających oraz za wszystkie osoby, które prosiły nas o modlitwę. Panie Jezu, Zbawicielu świata, nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię, abyś zatrzymał chorobę epidemii wirusa, przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. Okaż nam Twoje miłosierne oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo świętego Józefa, Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Thank you.
Do modlitwy różańcowej dołączmy wszystkie nasze intencje. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tańca druga. Biczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża na Kalwarię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dałeś im chleb z nieba, wszelką rozkosz mający w sobie. Módlmy się, Boże, który w przeciwnym sakramencie zostawiłeś na pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy, taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców sobie Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W dniu dzisiejszym ofiarujemy tę mszę świętą w intencji błogosławieństwa Bożego i zdrowia dla Marii, Pap, jak również dla podjęcia się za świętej pamięci Marię i Alberta Freitas. Do tych intencji dołączcie swoje własne. Modlimy się również za wszystkich naszych parafian, przyjaciół naszego Kościoła, tych wszystkich, którzy łączą się przez tą mszę świętą również z nami. I pamiętamy o tych wszystkich, którzy w naszej parafii są chorzy, znajdują się w szpitalach, o Tomaszu i Wiktorze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się Chryste, nad zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się Panie, nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z węzłów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój Wybawicielu. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, moc zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana, godnego chwały, i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Wyzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, dotarł mój krzyk do Jego uszu. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa
Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie kamienujemy cię za dobre czyny, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słuchajcie, ostatnie zdanie jest bardzo mądre dla nas wszystkich na dzisiejsze czasy, gdzie człowiek boryka się z relatywizmem prawdy i ludzie nie wierzą w osobę Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Wszyscy uwierzyli, szczególnie to, co Jan mówił o Jezusie Chrystusie, było prawdą i wielu tam w Niego uwierzyło. Dzisiaj pierwsze czytanie jest wzięte z księgi proroka Jeremiasza, prorok, który jest uważany jednym z większych proroków Starego Testamentu. Żył gdzieś w VI wieku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Działał w tym Izraelu przez 40 lat. Głoszenie tegoż Słowa Bożego dla narodu izraelskiego było trudne wtedy. Nawet walczył o swoje życie. Przynajmniej kilkakrotnie Żydzi chcieli go zabić za to, że nie sprzyjał w swoich proroctwach narodowi izraelskiemu. I w dniu dzisiejszym, w tym pierwszym czytaniu, słyszymy o tym, że wszyscy odstąpili od Jeremiasza, nawet jego przyjaciele, i wszyscy patrzyli, co się stanie z nim. Ci, którzy rządzą, mają władzę, co zrobią z Jeremiaszem? Czy Bóg go uratuje? Jeśli rzeczywiście głosi prawdziwe Słowo Boże, to Bóg powinien stanąć po jego stronie. I to jest przepiękny tekst, 600 lat. Sytuacja dokonuje się przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, ale odpowiada również czasom Jezusa Chrystusa, kiedy, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, chcą ukamienować Jezusa Chrystusa za to, że powiedział: jestem Synem Bożym. Słuchajcie, w Starym Testamencie słyszymy wielokrotnie, że Bóg przedstawia się narodowi izraelskiemu jako Bóg jedyny. Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, ale również jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem matczynym, Bogiem, który daje życie i jest zazdrosny o innych bogów. W ten sposób obrazowy próbują niektóre księgi Starego Testamentu mówić, że Bóg jest zazdrosny o siebie. W sensie takim, używając słownika języka ludzkiego, że Bóg chce, żeby każdy człowiek doszedł do prawdy jedynej. Najważniejsze w jego życiu, że jest jeden Bóg prawdziwy, nie ma żadnych innych bóstw i bogów. Jezus Chrystus
raz czy dwa razy tylko w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangelii Świętego Jana, możecie usłyszeć, kiedy mówi na pytanie, czy Ty jesteś Synem Bożym, odpowiada Chrystus, tak, ja Nim jestem. I w dniu dzisiejszym w rozmowie z Żydami Chrystus mówi, chcecie mnie za to ukamienować, bo powiedziałem, jestem Synem Bożym? Wczoraj już oglądałem taki program w telewizji, może raczej słuchałem takiego nagrania w języku polskim z radia, chyba Wnet się nazywa, czy podobnie, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa to radio, ale był wywiad z jednym z autorów książki, która dotyczy chrześcijaństwa, prześladowania chrześcijan w tych dzisiejszych czasach, szczególnie katolików. Kościół katolicki jest bardzo prześladowany. I ludzie odpychają Jezusa Chrystusa, próbują w Niego nie wierzyć. I widzimy świat komunistyczny, socjalistyczny, Hollywood, dzisiejsze uniwersytety, lewica, liberalizm próbuje odrzucić wiarę w Boga. I on mówi, że w tej swojej książce istnieje krystofobia. Wszyscy mówią islamofobia, jakaś tam inna fobia, a zapominajmy o tym, że wszyscy są przeciwko Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu Bogu. Bez Chrystusa nie ma chrześcijaństwa, bez Chrystusa nie ma poznania prawdziwego Boga i bez Chrystusa nie ma zbawienia. Nie ma prawdy, nie ma wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I pamiętam jeszcze dawna administracja, przed obecną administracją w Stanach Zjednoczonych prezydencką, jeden z prezydentów mówił, że Ameryka nie jest więcej chrześcijańska. Bzdura i nonsens. I żaden z senatorów czy kongresmenów katolickich na, to było pamiętam kilka lat temu, prayer breakfast. Prezydent staje i mówi o islamie, o tym, że chrześcijaństwo już nie jest tą dominującą religią w Stanach Zjednoczonych. I żaden z nich, ani biskupi nie potrafili powiedzieć, że to nie jest prawda. Tylko prezydent, który jest muzułmaninem, który po prostu jest przeciwko chrześcijaństwu, takie zdanie i takie stwierdzenia może zrobić. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że człowiek bardzo często boi się, wstydzi się Chrystusa i nie potrafi Jego bronić. A Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Bez Niego nie ma krzyża, nie ma zbawienia i nie ma czego? Prawdziwego obrazu Boga. Nie ma poznania Boga, bo żaden człowiek, żaden prorok nie może i nie był w stanie powiedzieć nam, kim jest Bóg. Jedynie Syn Boży jest twarzą samego Boga. I dzisiejsza Ewangelia jest bardzo dobrą Ewangelią, która mówi do nas wszystkich, żebyśmy wreszcie przypomnieli sobie obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Przyjmowali Go, nie zapierali się Go, nie wstydzili się Jego. Żebyśmy uwierzyli i zaufali. Taka jest nauka dzisiejsza liturgii Słowa. My dear friends, in the first reading of today's Mass, we hear about the prophet Jeremiah, who lived in the 6th century before Christ, and he working for the people of Israel at least for 40 years. And today we find out that he is persecuted. Everybody left him, even his friends. And he begins to despair. But he still trusts the Lord and hopes that the Lord will rescue him. That's a good reading for our time in which we live now. Then in the Gospel, some Jews threatened to stone Jesus for blasphemy, that he is the Son of God. They didn't want to accept that. Now, what's the lesson for us today? At times, we may encounter negative reactions to sharing God's word or doing something that's good in the name of God. We can be criticized for that. And we know that something like that might happen in our lives as well. But we have to speak the truth even in the face of persecution.
So what's the lesson for us today? Persevere in the Lord despite hardship and trust in Him. If you trust in Him and believe in Him, He'll be always with you. That's the message for us today. Amen. Teraz przedstawiam Bogu nasze prośby i modlitwy. Szczególnie módlmy się za tych ludzi, którzy cierpią z powodu tego koronawirus. Módlmy się za chrześcijan, aby swoim życiem pociągali innych ludzi do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Pap. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za Marię i Alberto Freitas, aby Pan Bóg obdarzył ich wiecznym pokojem i chwałą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy unikali grzechu i żyli dla sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. That the Holy Spirit may give comfort to those who struggle with illness and pain. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That Christ may continue to strengthen our faith and trust. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God, hear our prayers and grant all we need. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymałeś wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Dzisiaj by moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy zawsze godnie się zbliżali do Twojego ołtarza i przez udział w Najświętszej Ofierze osiągnęli zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Nosimy je dzięki do Pana. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który oto może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem Królewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przed wszystkie wieki wieków. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie Chrystusowy znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. To Jezus Chrystus, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Kocham Cię nade wszystko. Pragnę Cię przyjąć w Najświętszym Sakramencie ciała i krwi Twojej. A ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź do mnie, do mego serca duchowo. Bądź blisko mnie, Jezu, tak, byśmy byli wszyscy razem zanurzeni w Twojej miłości na wieki wieków. Amen. Dear Jesus, I believe that you are truly present in the most holy sacrament of the Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive your body and blood, since I cannot at this moment receive you sacramentally. Come at least spiritually into my heart. Stay close to me, Jesus, so that I may be close to all our brothers and sisters, especially those who are most in need of your loving care. Amen. Jezus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament zawsze nas broni i oddala od nas wszystko, co może nam szkodzić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze mamy czuwanie nocne. Mamy pierwszy piątek miesiąca, w miesiącu kwietniu. Rozpoczynamy o 7:30 drogą krzyżową. Później będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jeszcze raz będzie odśpiewamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, różaniec. I na koniec będzie msza święta. Pamiętajcie o tym, że każdy z was, z tego względu, że nie możecie pójść do spowiedzi i przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii, musicie obudzić sobie doskonały żal, na ile jesteście w stanie wzbudzić ten żal, przepraszając Boga za swoje grzechy, postanawiając, że kiedy będziecie mogli pójść do spowiedzi, kiedy będzie to możliwe, pójdziecie jak najszybciej, wyznacie te grzechy. Czyli ten żal doskonały pozwala również wam przyjąć sposób duchowy Pana Jezusa w Eucharystii. I to wierzymy, że Bóg przyjmie jako jeden z tych pierwszych piątków miesiąca. Szczególnie dla tych osób, które nasze dzieci pierwszokomunijne zaczęły celebrację tych pierwszych piątków miesiąca. Pamiętajcie, w ten sposób należy to zrobić na dzisiejszy czas. Jutro nie będziemy mszy świętej o 3:30 ani nabożeństwa o 3:00, ponieważ przygotowujemy się już po południu do Niedzieli Palmowej. Pamiętajcie, Niedziela Palmowa, msza święta w języku angielskim, transmitowana na żywo o godzinie 9:30 rano i w języku polskim o 11:00. I po tej mszy świętej będą odśpiewane gorzkie żale. W Wielkim Tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, początek naszych nabożeństw o 3:00 po południu. Msza święta dziś około 3:30. Poniedziałek, wtorek, środa. Natomiast Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę wszystkie nabożeństwa rozpoczniemy o godzinie 7:00 wieczorem. W piątek o godzinie 3:00 będzie droga krzyżowa. I w Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa, naszą Wielkanoc, prześwięte będą, transmitowana będzie o 8:00 rano, 9:30 i o 11:00. Natomiast drugi dzień świąt, poniedziałek, msza święta będzie transmitowana na żywo o godzinie 12:00. To tyle zagłoszeń. Bóg wam błogosławi. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.